Dumny jestem z tego, że mi się udało. Więc dobra. Idziemy do dżungli. W sensie, tak szczerze, nie ma za bardzo... nie ma za bardzo powodu, dlaczego Silver idzie do dżungli, tak... tak w ogóle... Nie ma autentycznie powodu, dlaczego on tu idzie, po prostu se poszedł, stwierdził, że o... Chyba, what the hell? Żółwiku. Please nie laguj gry. Dobra, jakoś sobie poradzimy. Dobra, dobra. Robię co mogę, ta gra się sama laguje. Silver, spokojnie. Spokojnie, Silver. Jakoś damy radę. To niestety nie jest tak fajnie jak z Rouge. To niestety nie jest tak. Dostanę się tam? Spokojnie się tam dostanę. Easy. okej, więc teraz powinniśmy iść tutaj. Wow. Tam mi się nie uda. Chociaż nie. A, easy. Dobra. Cheatujemy. Whatever. Kurde. Można się tam dostać po prostu używając tych kul, które przed chwilą rozwaliłem. Ale no. Ale nie chce mi się. Wolę tak zrobić. Chociaż tam to jest niby bardziej widowisko. Ale dobra, tam kurde. Bardziej to jest randomowa w sumie niż widowiskowa, ale dobra. Nie S. Trochę to jest łatwe, bo wie się niby cały czas jaka jest punktacja, czyli to 50 tysięcy jest zawsze. Ale no kurde, no boli jednak jak się tak... Bo ja za bardzo nie zwracam uwagi na punkty w grach Sonica i dlatego czasem często mi jest zdobyć rangi w niektórych grach, jak SA2 i Sonic Unleashed. I no. Jest pismo, no wtedy. So, this is the past. I hope Silver is okay. He's pretty insecure when he's alone. The Iblis trigger. Blue Hedgehog. Uwielbiam, jak Blaze po prostu się tak opiekuje z Silverem, po prostu, kurde, jak jest sam, to jest nieprzewidywalne. No niby Insecure to nie jest nieprzewidywalne, ale no, wiecie, raczej sądzę, że Blaze tutaj miała na myśli, kurde, on jest nieprzewidywalny, jak go zostawi samego. Dobra. Oczywiście ta gra się dzieje niby po Rush. I zakładam, że ona wie dobrze, że chodzi tu o Sonica. Ale nie wiem. Bo jest tak naprawdę nigdy nie ma interakcji z Sonikiem w całej tej grze, więc whatever. O, to jest jedyny taki duży plus tego homing ataku Blaze jest taki, że on zachowuje prędkość, więc tak naprawdę Blaze jest w sumie najszybsza. Wow. Okej. Blaze jest najszybsza do poruszania się, można tak powiedzieć. I
Jezu, już myślałem, że nie trafię. To by było trochę niefajne. Ale trafiłem, więc fajnie. No, come on. Ogólnie była jest taka, w sumie jest najbardziej tutaj, można powiedzieć, najwięcej matrików. Wiecie. Double jump, homing attack. Ma tu cały arsenał tego, Pawle, ruchów. Jest OP, można powiedzieć. Gdyby jeszcze tak Sonic tu miał double jump, to o Jezu, w ogóle to już by było. Tak wiem, że w Colors ma Sonic double jump, ale w Colors... nie wiem, granie Sonikiem w Colors zawsze mi się wydawało takie dosyć sztywne. Dużo to mówi, ludzi o Forces, a szczerze z Forces nie miałem aż takiego problemu z tym. Ale z Colors to już tak. Więc no. Taka moja opinia. I nie zdobyłem tego. A nie, jednak zdobyłem. SK. Nice. Gitara. Kurde. I finally found him. The Iblis Trigger. You, Sonic! Ray! It's about time I finally caught you again! Hey! You're not Sonic! I'm sorry. I'm... Huh? Hey, where'd he go? He must have run off! I'm sorry. Did you miss someone because of me? It's okay. I'm sure the guy I'm looking for is still on the island. I'm sure I can still find him. Well, then I'll help you. What? Two heads are better than one when looking for someone. Hey, just wait a second. What's your name? Silver. That's a nice name. I'm Amy Rose. It's nice to meet you. Ah, hey, wait! Uwielbiam, że taka scenka implikuje, że Amy po prostu tak randomowo była na jakimś dachu i zobaczyła Silvera i pomyślała, że to Sonic. Albo po prostu zobaczyła właśnie Silvera na dachu, wyszła na ten dach, żeby zobaczyć, czy to Sonic. Ale no, więc Silver znalazł Sonika, ale mu uciekł przez Amy. No i tak, każda historia może, tak powiem, trzy postacie grywalne, czyli oczywiście głównego bohatera i dwóch, że tak powiem, pomagierów. W Soniku to oczywiście był Knuckles i Tails, u Shadowa to Rouge i Omega, no i u Silver ma gang dziewcząt, czyli Blaze i Amy. Co swoją drogą trochę według mnie można powiedzieć, że trochę zmarnowali potencjał, bo co jak co, ale fajnie by było mieć takie, wiecie, misje z Methlescent, coś, można grać Methlescent, to by było cool. I trochę mogłoby to być takie, można powiedzieć, pseudo nawiązanie do SA2, gdzie, wiecie, można było grać Eggmanem, więc tym złym, i znowu by można było tym złym grać. Dobra, tam Amy. Czy ja w ogóle się teraz wydostanę stąd? Chyba tak, powinienem. Easy. Easy. No, ktoś tam jest chyba na dachu. Ale dobra, pójdę na chwilę do vendora. Tak naprawdę nie pamiętam, kiedy się te oferty w sklepie aktualizują. Zakładam, zwykle po prostu tak patrzę, co misje. Coś tam jest nowego, tu nie ma. I teraz pytanie, gdzie mam iść? O, siódma, pamiętam historię Silvera. Jeszcze. The Blue and Saved Her, okej. Okay. Spoczyj, na pewno nie idę do... tutaj od razu. Na pewno nie idę tutaj od razu. Ale...
Może do Castle Town mam iść? To miało sens. To miało sens. Jakiś mały, I guess. W sumie. Albo do Dusty Desert. No, to też ma dużo sensu. To już chyba wiem, kto jest na tym dachu. Bo musimy od Lorda dostać pozwolenie do wejścia do Dusty Desert i właśnie on chyba jest na dachu, dlatego trzeba go przeprowadzić. Tak, to moja męska intuicja to mi podpowiada. Wcale nie to, że grałem już w tą grę co najmniej z milion razy. To wszystko męska intuicja. Tam jesteś. To chyba nie jest dom. Chyba, że naprawdę muszę go gdzieś znaleźć. Bo tam? Nie wiem. Boring day one. Aha. On umrzył. Umrzył i to jest duch. Dobra, więc musimy znaleźć tego lorda. Moja męska intuicja mnie zawiodła. Moja męska intuicja mnie zawiodła. Dobra, gdzie może być ten lord? Zginę znowu. Co mi tam? Powiedziałem, zginę znowu. Powiedziałem, zginę znowu. Dobra. Yo. O, tu chyba znowu jest ta dziewczyna. Nie, to jest... Tada! Silver czasem może się prześlizgnąć przez takie rzeczy. Nie pytajcie mnie czemu, nie pytajcie mnie po co. Ale może. Pamiętam już co trzeba zrobić. Dlaczego to są beczki? Dlaczego ktoś randomowo ma beczki na balkonie? A, no ja już znalazłem typa. O, i to jest chyba ten, ta misja, o którą... którą... Nie, to nie jest to. Myślałem, że to jest ta misja, o której mówiłem w historii Shadow, a to jednak nie ta. Takiego wała jak Polska cała. O. Oh. Już na początku bym zginął, to było zabawne. Aha, tu nie mam tego... nie mam jeszcze tej zdolności. No i właśnie, przyzwyczaja się człowiek do jakichś fajnych umiejętności w ogóle, a... Chodzi co do czego, to jak zaczyna nową historię, to zapomina o tym, że już tu nie ma. Mógłbyś sobie radzić sam. Dlaczego? Nie rzuciłeś ich. Słabo sobie tu radzę. God damn it. Jakbym miał wszystkie zdolności moje, to byście mieli tak przerąbane, żebyście się zesrali. Oh. Się zesrali byście się po prostu. A na razie to robi bullet time. Aha, wiecie, bo łapie pociski do tego bullet time. Aha. Śmieszne. Śmieć! Cy. Czy chyba mogę złapać, czy nie mogę złapać? O, fajnie! Fajnie, chcę wiedzieć więcej. Cyk. Easy. Dałbym rękawy do... Nie wiem, jak to się mówi. Podciąłbym rękawy, gdybym je miał. Chodzę tylko w krótkich koszulkach, więc nie mam rękawów. Taki to był żart. Bez. Przyznaję, zasłużyłem do dupy.
wyszło to wszystko, przyznaję. Okej. Czyli teraz z Dusty Desert idziemy. Juhu, ale fajnie. Nie umiem głośno tak mówić, takie juhu. Mam za niski głos chyba na to. Juhu. Juhu. Teraz sobie wyobrażam Mario po prostu takiego, który skoczył taki juhu, juhu. Bing, bing, juhu. I sense Sonic's presence here. Call it my girlish intuition. What am I doing? Sorry. As soon as I find Sonic, I'll help you find who you're looking for, Silver. This looks so beautiful. What? You mean this desert? Everything is so great here, isn't it? The sky is gorgeous and everyone's happy. Huh? Let's go! I'll help you find who you're looking for. Oni cheatują, bo chodzą po terenie, który normalnie się gracz zapada. To jest fake advertising, kurde. False advertising, o. God damn it. Cheaterzy, Romani, używają jakichś kodów na Jezusa, nie wiem, jak no. O, ulubiony poziom wszystkich, co grali w Sonic 06. Ja nie mam z nim problemu. Możecie nie być nieśmiertelni? Tak prośba mała. Cyk. A nie, tu jeszcze jesteś. O, kurde. Dobra. Cyk. Więc dobra. Trzeba to walnąć. Ale niech one sobie tam polecą same. Wiem, że któryś chyba właśnie tak się zachował, że sam wpadł. Chyba to był ten. Będzie fajnie, będzie śmiesznie. O, ty tu wpadasz sam. Nie widzicie, zero po prostu mojej interwencji. Jeszcze ten tu wpadnie, też w ogóle. Będzie fajnie, o ten tu wpadnie. Ty wpadniesz czy? Nie, ty się zatrzymasz. A mógłbym tu jakoś popchnąć? Aha, nie ma tu nic. Czy mógłbym popchnąć? Ale ty tu wpadniesz, więc nie wiem, zrobię tak. Jestem głodny. dobra, i teraz easy peasy. Easy peasy mówią. Cyk, cyk. Teraz ty, cyk. No i ty. Cyk. Easy. Można to wszystko zeskipować. To by było. Wygod, wiem. Nie. Nie rób mi tak. No nie. Dlaczego mi to tak zrobiło? Dobra. Ja się tak nie bawię. Great! Fajnie! Okej, dobra, widzę Nintendo Switcha. To było chamskie. Aha. O.
Mogę mi zwalę nic na ryj. Easy. A nie. Amy wydaje mi się takie w sumie niepopularna opinia. Wydaje mi się, że jest bardziej upierdliwa do grania niż Silver. Jest tak samo... Chyba jest tak samo wolna, mi się wydaje. Ma niby ten double jump, który ją spowalnia jak cholera. Jeszcze bardziej. Co robicie? I... Nie wiem, nie lubię ją grać, no kurde, nie będę tu oszukiwał. Jedne co to fajnie ma to, że... się w kulkę niby... pseudo w kulkę zamienia. I... zdechła. Ale przynajmniej mam życie. A jeśli chodzi o do cutscenki, co była wcześniej, to po prostu Amy nadal marzyła o tym, żeby spotkać Sonika i sobie powiedział, że pomoże jej znaleźć Sonika, nie wiedząc, że szukają tej samej osoby. W sumie to jest ciekawe, że Amy bądź co bądź wydaje mi się, że jest taką wścibską dość osobą i by się raczej zapytała, nie wiem, o imię tej postaci. Imię tej osoby, która którą szukają, jeśli chodzi o Silvera, i albo żeby chociaż opisał ją. Więc no, trochę to dziwne, że wiecie, tak, okej, dobra, szukasz kogoś, spoko, nie wiem nawet kogo, nie wiem jak ta osoba wygląda, więc nie pomogę ci za bardzo, ale pomogę ci, nie wiem jak ta osoba wygląda. I no spoko, no. Więc idziemy tam. Easy. Trzeba tu uważać czasem, żeby nie wpaść i nie rozbić sobie ryja. Thank you. Okay. Thank you for listening. Niby tak, Sonic Team myślał, że wszyscy będą tego używać, a jest dużo lepsze robienie czegoś takiego. Dużo dłużej trzyma tak robienie z Silverem. Come on, man. No, daj mi te kule. Kula daje fula. No nie miałeś gdzie go rzucić, Silver, do jasnej cholery! No, daj. Silver, do jasnej cholery, jak ja cię, kurde... Nie cierpię. Ja go nie cierpię. Cyk. To było chamsko. Co było chamskie? Cyk. Ten bullet time, kurde. Później to o! Tu też? Nie, kurde. Ale nie, to było śmieszne. Czy ja znowu to muszę znaleźć Nintendo Switch, jak dojdę po prostu do tego, co się tworzy. A nie, tu jest to. Nie pamiętam detali, dużo rzeczy nie pamiętam. Kurde! Gincie wszyscy, kurde. Nie, no chyba sobie ktoś zamienia i co robi? Dobra, gdzie jest ten złoty, który rozwala wszystkich? Dodać mi tu. Już się otworzyło? O, proszę. O!
ulubiony wszystkich. Postaram się to zrobić, aby się udało. Jak nie, to sobie trochę pobiczujemy. W najgorszym wypadku. Ale postaram się pokazać, że to nie jest trudne. Co? Przecież się nie dotknę, ale o co się chodzi? I did not hit her, I did not. Yeah. Dobra, i kimś tam dość spoczy. Jakie to easy jest. Nawet nie musiałem glitchować. Easy. Easy, tak to się robi właśnie, kurde. Nie będzie eski. Jest eska, no i gitara, kurde. Widzicie? No tak to się robi właśnie, kurde. Kurde, tak to się robi. Tak to się robi właśnie. Bez glitchowania, legitnie wszystko zrobione. I can't believe we haven't located Sonic yet. Gee, I wonder where he went. I've been looking for you. You're the Iblish Trigger. Your actions will condemn us all. Who are you? My name is Silver. For the future of the world, I will destroy you! Cool, fajnie, zarąbiście. Nie, no świetnie. Nie żeby coś. Dobra. Zniszczymy Sonika. You're going down! Tak wiem, że naśladowałem. No a. Można też zrobić coś takiego. Czy to mi się uda? Nie, dobra, nie udało mi się. O. Można go złapać tak samo jak łapie to normalnie Silver. Tylko no. Za bardzo to nic nie daje. Come on. Nie mogę tak zrobić, kurde. Szkoda. O, tam leży, haha. Te beczki z tyłu. Ranga A, serio? Come on. Come on. Come on. Na najłatwiejszej walce w całej grze. Dostałem A. To z niewaga krwi wymaga. Is this a joke? How could someone like you cause the destruction of our world? What do you mean? It doesn't matter. For the sake of the future, the Iblish Trigger must be destroyed. Ah! Elise? Wait! Don't you dare turn your back on me! It's time I finally put an end to this! Stop! Amy? Get out of my way, Amy. This is my mission. Absolutely not! Thanks, Amy. I appreciate it.
were looking for was Sonic. Were you planning to kill him? He's responsible for destroying my world! That's crazy! Sonic would never do that. But it's true! In the near future, his actions will cause the devastation of my world. So I must... No! I don't believe it. Even if that was true. If I had to choose between the world and Sonic, I would choose Sonic. So this is where you are. I've been looking for you. What's wrong? Well, Blaze? To kill someone to save the world. Is that really the right thing to do? You're so naive. Whether it's right or wrong, I can't really say. But what I do know is, if we don't take this chance, the future will remain exactly as it is. Since he's after Dr. Eggman, let's sneak into Eggman's base. Maybe we'll learn something new. Skąd on wie w ogóle? To mnie dziwi, skąd Silver wie, że Eggman to jest ten zły? Znaczy zakładam, że on chyba wie, że Eggman to jest ten zły, że o, że on ma bazę, że o... Ale, no dobra, no nie będę tutaj... Weźmy jeszcze tu... O, Shock Bracelet. I teraz mogę robić... takie rzeczy. To jest fajne. Ale to by było na tyle w tych dwóch odcinkach z historii Silvera. Mam wam się spodobało. Jeszcze to, co było w tej cutscence, to w zasadzie no, Amy dowiedziała się, że no, Sonic to jednak była ta osoba, którą Silver szukał, że musi ją zabić, że on chciał zabić Sonika. I teraz Silver ma trochę takie wyrzuty sumienia, czy zabicie Sonika, czy tak naprawdę rozwiąże cokolwiek, czy to jest dobre. Ale no. Dzięki wam za oglądanie, mam nadzieję, że wam się spodobało. Zobaczymy się w następnym odcinku, albo w jakimś innym filmie, I don't know. No i cześć! Pa, pa!